To był taki wstęp. Teraz będą interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się. No, pani Marta Patena, to tak poproszę ręcznie. A zaraz będę, proszę elektronicznie też zgłaszać. To dzisiaj prowadzi. Pana radnego Pilcha będę prosił o wymianę. Panie prezydencie, wszyscy członkowie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej otrzymali pismo w sprawie, pismo i kopię wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ulica Wilicka 267 w Krakowie. Konkurs, który się odbył 24 maja. Bardzo proszę pana prezydenta o ustosunkowanie się w odpowiedzi na interpelację do argumentów podnoszonych we wniosku. Dziękuję. Dobra. Pani Grażyna Fijałkowska, interpelacja do protokołu. Bardzo proszę o listę, już się wpuszczę, listę następnych osób. Nie ma. A, pani Anna Mroczek, bardzo proszę, potem pan Marcin Szymański. Dobra. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni radni, ja składam 3 interpelacje. Jedna jest w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych w zlewni rzeki Serafy. Temat gorący. Chciałabym wiedzieć, prosić pana prezydenta o informację, ile aktualnie jest pozwoleń wodnoprawnych z całego południowego Krakowa wydanych do zezwalających na spust wód opadowych do zlewni Serafy. Ile takich pozwoleń zostało wydanych od 2010 roku? Jak długo jeszcze cenę za to, że mieszkańcy tych terenów żyją w suchym środowisku, mają ponosić mieszkańcy Bieżanowa? Druga interpelacja jest w sprawie wiążących informacji dla byłych i obecnych komitetów kanalizacyjnych, które nie wiedzą, w jaki sposób mają uzyskiwać dotacje do tych studzienek zgodnie z uchwałą, którą podjęliśmy na początku tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej Ani. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Marcin Szymański. Pan Marcin Szymański ma 2 interpelacje do protokołu. Bardzo proszę pani Barbara Nowak. Pani prezydent, szanowni państwo, ja mam kilka zapytań dotyczących finansów oświaty. Proszę pana prezydenta o podanie wysokości wymagalnych zobowiązań finansowych placówek oświatowych, które to zobowiązania winny być zapłacone w roku budżetowym 2012, a zapłata ich nastąpiła w roku 2013 z powodu braku przekazania środków finansowych na konta bankowe placówek oświatowych. Tym samym plan finansowy placówek oświatowych nie został wykonany, ale nie z winy dyrektorów. Budżety placówek oświatowych w 2013 roku zostały obciążone niezapłaconymi wymagalnymi zobowiązaniami za rok 2012. Czy podjęto decyzję o zwiększeniu planów finansowych na rok 2013 o niezapłacone faktury z roku 2012? Proszę o podanie wysokości zobowiązań wymagalnych roku 2012, których zapłata nastąpiła w roku 2013. Dla zadań realizowanych przez ZEO, to jest zadania inwestycyjne środków w planie finansowym ZEO na rok 2013, z których nastąpiła zapłata wyżej wymienionych zobowiązań. Panie prezydencie, proszę o udzielenie informacji. Czy powiadomił pan rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, pana Tadeusza Czarnego, w następstwie przeprowadzonego postępowania kontrolnego w zakresie organizacji rachunkowości w latach 2011-2012 przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Krakowa w roku 2012 oraz proszę o informację, czy zalecenia pokontrolne określone pismem numer BK04-17-11-42-2012 zostały przez pana dyrektora ZEO wdrożone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani radna Agata Tatara, bardzo proszę. Andrzej. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja składam interpelację w sprawie podziału środków finansowych na akcję letnią. Panie prezydencie, do tej pory organizacje pozarządowe i stowarzyszenia były dofinansowywane w miarę możliwości do ich potrzeb, jak i również prowadzonej działalności. W tym roku z kwoty 350 tysięcy, 200 tysięcy zostało przeznaczone dla jednej organizacji ZHP. Rada Miasta wspiera działania harcerstwa. Podjęliśmy
podjęliśmy takie uchwały, ale wspiera również ZHR. I w związku z tym mam zapytanie, czym różniły się oferty między innymi ZHR, Caritas, organizacji, które nie dostały dofinansowania żadnego w tym roku, podkreślę żadnego, a tak duża kwota została przeznaczona dla jednej tylko organizacji. Chciałam się zapytać, czy istnieje jakiś układ istniejący pomiędzy panem prezydentem a ZHP, promujący tę organizację. Między innymi mieliśmy przykład, kiedy pan Żugaj, harcmistrz, komendant Chorągwi Krakowskiej, uczestniczył w spotkaniu dla rodziców i nauczycieli i proponował usługi cateringu, również między innymi swojej firmy, jak również prezentował, jakie to są koszty prowadzenia takiej działalności. Również akcja letnia prowadzona Rodzina 4+, również czytamy takie informacje, że 10% dofinansowania dla obozów, dla uczestników właśnie tej akcji letniej prowadzonej przez ZHP. Bardzo proszę o zajęcie tego stanowiska i odpowiedź na pytanie, dlaczego pozostałe organizacje prowadzące do tej pory taką samą działalność nie otrzymały żadnych środków ze strony miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Andrzej Hawranek. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, ja sobie pozwalam złożyć dwie interpelacje, z których jedna jest dla mnie szczególnie interesująca, dotyczy sprawy przystanku, a w zasadzie pętli, wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Łęgu. Ta sprawa jest dla mnie szczególnie interesująca z bardzo prostej przyczyny. Parę dni temu ukazał się artykuł w Dzienniku Polskim, w którym artykule rzecznik prasowy z IKIT-u, pan Hamarnik, wypowiada się na ten temat w sposób dla mnie co najmniej dziwny, biorąc pod uwagę argumentację i w sposób totalnie nieprawdziwy, informując mieszkańców miasta Krakowa, że w tej sprawie nie było wcześniej interwencji. W Łęgu na pętli autobusowej dawnego autobusu 121 stoi nieużywana wiata przystankowa, z której nie korzysta obecnie nikt, stoi ona w polach, nie ma tam żadnego autobusu. O przeniesienie, czy powiedzmy o postawienie wiaty pod kopcem Kościuszki Rada Dzielnicy zwracała się już prawie dwa lata temu, a pan rzecznik z IKIT-u twierdzi, że nie było żadnych sygnałów w tej sprawie. Jeżeli to jest niedoinformowanie pana rzecznika, no to jest to po prostu mało profesjonalne na jego stanowisku. Jeżeli jest to celowa dezinformacja mieszkańców Krakowa, to jest to postępowanie skandaliczne. W związku z powyższym ja się zwracam do pana prezydenta, czy jednak jest możliwe przeniesienie tej nieużywanej wiaty, która stoi w środku pól, a argumentacja pana rzecznika, że ona tam musi stać jeszcze przez jakiś czas, dlatego, bo jest to wiata, na której się reklamuje firma AMS, jest dla mnie co najmniej dziwna, bo według mnie firmy reklamowe są zainteresowane tym, żeby ich produkty reklamowe oglądało jak najwięcej osób, a nie żeby ich produkty reklamowe znajdowały się na terenach zupełnie nieużywanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Taszkiewicz. Bardzo proszę. Szanowni państwo, ja chciałbym zwrócić się do pana prezydenta z prośbą o podjęcie działań weryfikujących. I moja interpelacja brzmi: w związku z niekorzystną sytuacją gospodarczą, brakiem pewności dotyczącej wykonania budżetu zakładanego na rok 2013, a także nieprzekonywującymi założeniami biznesplanu, wnioskuję do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie pilnych działań weryfikujących zasadność podpisania umowy dotyczącej remontu budynku przeznaczonego dla teatru Varieté i podjęcia działań mających na celu minimalizowanie zobowiązań gminy w tym zakresie. Naprawdę ani to nie jest czas. Myślę, że w stosunku do tego, co wysłuchaliśmy a propos planów, jak ten teatr ma funkcjonować, to miejsce nie jest odpowiednie. Najwyższa pora, żebyśmy ostatecznie zweryfikowali te decyzje i nie brnęli w te zobowiązania, które prowadzą nas do katastrofy. Patrząc na liczbę inwestycji, które obecnie prowadzimy, miejsc, w których będą prowadzone działania, czy mogą być prowadzone działania wystawienia,
wystawiennicze, koncertowe i tak dalej. Jest bardzo wiele i na dzień dzisiejszy nie mamy koncepcji, jak tym mądrze zarządzać. I tam jest wiele pytań w stosunku do tego biznesplanu. Apeluję, żeby przeanalizować i podjąć decyzję już teraz o zatrzymaniu tych inwestycji, tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Jerzy Fedorowicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Moja interpelacja wynika z troski o instytucje kultury. Tym razem chodzi o Balet Dworski Krakowia Dansa. Parę miesięcy temu dotknęła ich tragedia siedziby, czyli pożar jednego z pomieszczeń dosyć istotnych. Do tej pory nie mogą się uporać z remontem swojej siedziby. Na szczęście mają gdzie odbywać próby, bo to dotyczy tylko jednego pomieszczenia, ale dosyć istotnego w kwestii funkcjonowania tej instytucji. Dlatego proszę pana prezydenta o pomoc Krakowi Dancy w tym, aby jak najszybciej mogli uporać się z przeprowadzeniem tego remontu. No oczywiście abstrahuję od tego, że powinniśmy też spróbować poszukać dla tej instytucji jakiegoś odpowiedniejszego miejsca na funkcjonowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dr Teodozję Maliszewską. Yes. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Ja zwracam się do pana prezydenta w dwóch sprawach. Jedna dotyczy deklaracji w sprawie śmieci i ewentualnych kar, które mieszkańcy obawiają się w związku z informacjami przekazywanymi przez media lub przez spółdzielnie mieszkaniowe. I mam tu kilka pytań. A druga dotyczy organizacji ruchu na osiedlu Azory w kontekście nowych pozwoleń na budowę i ewentualnie czy są tam planowane, czy jest planowana budowa parkingów. Osiedle Azory to szczególne miejsce. Niedługo ani się przez nie nie przejedzie, pewnie nawet się nie przejdzie. Chciałabym zapytać pana prezydenta, jakie są szczegółowe plany dotyczące organizacji transportu i miejsc parkingowych na osiedlu Azory. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma interpelacji już wszystkich.